11 maja wspominamy świętego Ignacego z Lakoni, zakonnika. Wincenty Pace urodził się 17 grudnia 1701 roku w Lakoni, na Sardynii, w ubogiej wiejskiej rodzinie. Miał 8 braci. Na cześć świętego Franciszka z Asyżu rodzice nazywali go często Franciszkiem. Był pasterzem bydła. W wieku 18 lat poważnie zachorował. Ślubował wtedy, że jeśli wyzdrowieje, wstąpi do kapucynów. Tak też się stało. W roku 1721 wstąpił do tego zakonu, przyjmując imię Ignacy. Przez 40 lat służył jako kwestarz w Calier. Zajmował się także tkaniem materiału, z którego wykonywane były habity dla jego współbraci. Był przyjacielem rybaków. Uzbieraną jałmużną chętnie dzielił się z ubogimi. Odznaczał się pokorą i miłością do wszystkich. Bóg udzielił mu daru czytania w ludzkich sercach i czynienia cudów. Na 2 lata przed śmiercią stracił wzrok. Okres ten spędził na ustawicznej modlitwie. Zmarł w opinii świętości 11 maja 1781 roku. Papież Pius XII beatyfikował go w roku 1940. A 21 października 1951 roku kanonizował. Ciało świętego Ignacego w nienaruszonym stanie spoczywa w szklanej trumnie, znajdującej się w kaplicy sanktuarium, zniesionego w Calier ku jego czci. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Ignacy wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.